Mam wrażenie, że to jak się zakończył poprzedni odcinek absolutnie nikogo tutaj nie usatysfakcjonowało, ale moi drodzy, musimy naprawdę uważać, bo te skurczybyki są cholernie potężne. I te ich ataki naprawdę robią dużo złego i niedobrego. Są bardzo powolne, to prawda, są bardzo powolni, w chest powolni, ale jak już nas siekną, to wtedy jest lipa. Uniki to tutaj jest podstawa, moi drodzy. Musimy robić dużo uników. A spróbujemy sobie przyzwać wilczka, właśnie. Zobaczymy, czy on nam tutaj cokolwiek da. Cyk, toporek, kolego. Ale idealnie się zgraliśmy czasowo, chociaż było to ryzykowne fest. Ale zgrało się z czasem. Dobra, moi drodzy, jak rozwalimy sobie jednego, to z tym drugim już powinno być łatwiej, więc się sfokusujemy na tobie, kolego. Przepraszam cię bardzo. Czekajcie, zaraz tego ogarniemy. Cyk, raz, dwa, unik. I... jeb! Pięknie, moi drodzy, jeden rozpieprzony. Dobra, to teraz już powinno być z główki. Boże, z główki, z góry. Nie wiem, co ja podniosłem, ale kolego, masz przesranę teraz, nie? Raz, dwa, trzy i mocny. Nie, no nie, stary, ty się lepiej poddaj, to już naprawdę to nie ma sensu. Nie spadłeś? A to ci dopiero, nie padłeś od tego. Ale od tego już padł, moi drodzy, dobra, chociaż muszę szczerze przyznać, nie była to łatwa walka, musieliśmy bardzo, ale to bardzo uważać. A czy teraz jak tam... Aaaa! I co my tutaj mamy? Pył światów, legendarny przedmiot, bezkształtna substancja pochodząca z szczelin, wykorzystywana do wzmacniania talizmanów. No i bardzo fajnie, skoro wykorzystywana do wzmacniania talizmanów, to mi to jak najbardziej pasuje. Moi drodzy, okej. Czyli tutaj raczej mamy już wszystko, co dało się zrobić, taka ciekawosteczka, można powiedzieć, znajdźka. Nie mogę z tego zeskoczyć, no racja, bo Kratos by wtedy dostał po dupie. Ale podoba mi się to, moi drodzy, bardzo fajnie, bardzo ładnie. Trzeba popłynąć dalej wzdłuż tego, tej krawędzi i może znajdziemy sobie następną znajdźkę, może po drugiej stronie jeziora też coś znajdziemy, bo nie ukrywam, że wydaje mi się, że tutaj może być jeszcze coś więcej, raczej na pewno tutaj będzie coś jeszcze więcej, ale Boże, tutaj jest tak pięknie, tak ładnie to wygląda, a w ogóle przez całego God of War'a zacząłem się tak mocno interesować, znaczy może nie tak mocno interesować, bo tutaj obraziłbym wszystkie osoby, które się faktycznie interesują mitologią nordycką, ale po prostu zaczęła mnie ona naprawdę turbo ciekawić i chciałbym sobie trochę poczytać o niej, ale z drugiej strony boję się, że jak o niej poczytam, to że mogę sobie w jakiś sposób zaspoilerować gierkę. Nie wiem, w jaki sposób miałbym to zrobić, bo God of War oczywiście się bawi tą mitologią nordycką, ale mam wrażenie, że w jakiś sposób by mogło do tego dojść. A mam nadzieję, że nie dojdzie oczywiście. Dobra, moi drodzy, tutaj byliśmy, więc tutaj sobie oczywiście nie parkujemy. Ale tam nie byliśmy i ja wierzę, że tutaj gdzieś coś będzie. Musimy popłynąć. W ogóle myślę sobie, że wiecie co, że możemy jednak się tam zatrzymać i kupić kamień, kamień wskrzeszenia, bo ja chyba kamienia wskrzeszenia nie mam, a on by się nam teraz ewidentnie przydał, bo kurde, no wtedy nie mieliśmy tego kamienia, dostaliśmy po dupsku i jak to się skończyło dla nas? Wszyscy dobrze wiemy, tak więc moi drodzy, parkujemy, pójdziemy sobie szybciutko do Krasnoluda, kupimy kamień wskrzeszenia i możemy lecieć dalej. Tylko jak się tam do niego szło? Tędy? Chyba tędy, no chyba muszę tędy, nie mam chyba innej opcji, chociaż ja bym chciał tam do ciebie... Na dół? To na dół do ciebie, czy którędy? W sumie nie wiem, a tędy mogę wejść? Mogę wejść sobie tędy? Ej, kurde, teraz to już zwątpiłem. O, coś tu mamy. Co to jest? Znaleziono nowy zwój. Aha, okej, mamy nowy zwój. Dobra, halo, mordeczko. Słuchaj, weź mi powiedz, jak się tam do ciebie docierało, co? A tędy, no raczej, że tędy. Dobra, jesteś tutaj, czy gdzieś już cię wywiało? Jesteś. To bardzo dobrze. Dobra, czekajcie, musimy sobie nie stworzyć, tylko kupić kamień wskrzeszenia. Kupujemy kamyczek wskrzeszenia. No, stać nas tutaj na sporo rzeczy w sumie. Stać nas tutaj na jeszcze sporo rzeczy. I możemy sobie troszeczkę poulepszać. Tak jak już tutaj jesteśmy, to zostańmy. Tułów, ewentualnie tułów. Czy ja mogę coś tutaj kupić?
Kurde, no nie chciałbym czegoś takiego, co będzie tutaj nas zasłaniać. Wiecie, o co chodzi. Wiecie dobrze, o co chodzi, nie? Brak wymaganych zasobów. Brakuje mi serca pradawnego, moi drodzy, ale jak zrobimy sobie jedno serduszko pracownego, to wtedy będę mógł sobie zrobić epolet pradawnych, który wygląda całkiem przyjemnie. Tutaj karwasze pradawnych. I one są też mocne, moi drodzy. O, i one są dużo mocniejsze niż te, które mieliśmy wcześniej. Więc jak mamy karwasze pradawnych, to sobie jak najbardziej wybierzmy i je zarzućmy. Podskoczyły nam wtedy ładnie poziomy wszystkie. Zobaczmy jeszcze na biodra. Mamy też pas pradawnych. Ale brakuje nam szczątków pradawnego. Ale to ewentualnie, moi drodzy, zobaczymy, czy ja mogę coś sprzedać. I tułów. Mogę sprzedać nasze naramienniki. Mogę sprzedać nasze stare karwasze ze skóry dzika. Mogę sprzedać z bioder nasz magiczny nabiodernik, którego chyba nie używamy. O ile się dobrze orientuję, mam nadzieję, że przynajmniej mi tutaj nie pokazuje czegoś, co ja mogę... O, ilustrowany ornament, zgubione przedmioty. Nie wiem, o co chodzi, ale wziąłem sobie. I teraz jeszcze raz, co ja tutaj mogę sobie stworzyć albo kupić? Kupić, na przykład co ja mogę? Na biodra coś mogę kupić? Nie, to magiczny nabiodernik. Aha, czyli to po prostu mogę odkupić to, co tutaj sprzedałem, tak? Dokładnie tak, jakbym się coś gdzieś kopnął, to mogę sobie to tutaj odkupić. Mamy karwasze pradawnych, ale brakuje nam też rzeczy. Tutaj mamy naramienniki, kołczan szpona, sam szpon, a tutaj możemy je ulepszać oczywiście. Runiczny wojenny pas i talizman, amulet Kwasira, amulet skoncentrowanej witalności. To amulet Kwasira mamy na razie tutaj zarzucony, a mogę go ulepszyć? Dobrze widzę? Nie mogę, mam za mało srebra. Za mało srebra mam, trochę mi brakuje. To jeszcze raz, moi drodzy, stworzyć coś możemy. Pasa pradawnych dalej nie możemy. Tu już mamy wszystko. Na pancerz Atreusa, czy możemy coś ogarnąć? Podstawowy odbiór łucznika, podstawowy strój ironiczny. No ty już Atreus masz, to co powinno być, to dla ciebie to masz. Lekka rękojeść, a którą mamy zarzuconą? W sumie nie wiem, nie widzę, którą mamy tutaj założoną. Ale ewentualnie rękojeść topora mogę jakoś ulepszyć? A, mam! Lekka wojenna rękojeść. To mamy zarzuconą. Dobra, moi drodzy, to chyba nie ma tutaj więcej co tutaj się bawić. Chyba, że jak sprzedamy, to... O, tak, dobra, przyszło nam sporo tych. Przyszło nam tutaj, moi drodzy, sporo pieniędzy. To teraz może jednak będziemy mogli sobie to stworzyć. Biodra nie, ale pancerz Atreusa? Pancerz Atreusa możemy stworzyć. Rękojeść topora, ręce, biodra, tułów. Serce pradawnego, nadal brakuje. Lewiatan, szpon, kołczan, tułów, ręce. Dobra, moi drodzy, na razie nie mamy. Tak czy siak udało się nam troszeczkę wzmocnić. Kupiliśmy sobie kamień wskrzeszenia, wszystko fajnie. Dobrze, że go mamy, to jest bardzo dobrze, że go mamy. Bo jak to się dla nas skończyło, gdy uderzyliśmy się tam bez niego? Wszyscy pamiętają, którzy oglądali poprzedni odcinek. Moi drodzy, dzisiejszym hasłem klucz, który chciałbym, żeby się pojawiło w komentarzach, jeżeli oglądacie, jesteście takimi aktywnymi odbiorcami, że tak to określę, to niech to będzie słowo lewiatan. Jako topór oczywiście tutaj Kratosa, magiczny powracający, który mam wrażenie, że ma coś, niecoś wspólnego z Mjolnirem Thora. Być może tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu wraca i tak dalej, i tak zostało to już zakorzenione w Marvelu na przykład, w Avengersach. A być może nie, moi drodzy, być może to ja widzę tutaj kolejną jakąś zatoczkę, jakąś kolejną wysepkę, jakąś kolejną miejscóweczkę. Aj, tutaj nie mogę rzucać. Jak ja mam to zniszczyć? Nie mogę celować z topora, jak płynę. I to trochę lipa. Tu mamy kolejny obszar odkryty. Ale czy ja mogę go tam jakoś wykaraskać? Zobaczymy. Tak, wiem, że mógłbym lecieć teraz w tym momencie. Dużo osób się pewnie oburzy, że mógłbym w tym momencie lecieć już dawno, dawno, dawno daleko z fabułą, ale... Coś tam utonęło. Ale coś może wypłynęło. Może to będę mógł... Może będę to mógł... O, żeś ty w mordę kopany! Kolejny gruby! Chociaż ten jest chyba jakiś nieco słabszy. Zaraz zobaczymy. Z nabiegiem. Tak jest, moi drodzy. Nasz atak to przebił. Cyk. Jep. 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 Pięknie. O, jeszcze tamtego skurczybyka wyciągnęliśmy. Co wy się tam kryliście? No i kolego. Razem żeście padli, nie? No to takie życie. Takie życie. Czy coś tu jeszcze żyje? Atreus, dawaj w nią. Dobra, czy to już wszyscy? Chyba już wszyscy. Zamknięte magią.
Czyli tu jeszcze kiedyś będziemy mogli też chyba wrócić. Albo to po prostu będzie jakoś... Będzie jakoś możliwość otwarcia tego. O! Tutaj już widzę. Musimy się przedostać tam, przeskoczyć. I teraz rozwalić stąd. Albo i nie. A, to w sumie... Czekajcie, cyk. Ajajajaj, jednak nie o to chodzi. Ale może jak przejdziemy tu... O, tutaj też mamy skrzynkę. Tylko jak otworzyć tamte macki? Znowu mnie zaczyna swędzić nos. Nie podoba mi się to, bo od czasu jak tutaj przyjechałem, to jestem cały czas bez alergii, a tutaj... Niedobrze. Mocny runiczny atak. Atak lodowego giganta. Trzy mocne uderzenia. A my mamy obecnie Kowaldo i Valdiego, które zamraża wszystkich. Ale ma mniejsze obrażenia. To nie zamraża, ale zadaje w cholerę obrażeń. Wiecie co, no spróbujemy sobie. Trzeba się bawić tymi zaklęciami oczywiście, jakoś się tutaj przemieszać. Motyw jest taki, że... Teraz już nie wiem, kurde. Myślałem, że jestem tutaj takim cwaniakiem i że to... Tu wykminiłem ten sposób na to. Ale wychodzi na to, że nie do końca. O! Udało się, moi drodzy. Widzieliście to? Ja to jednak jestem, kurde, agent. Fajnie, fajnie. Cieszę się, że udało się nam to zrobić. Odgarniamy kolejną skrzyneczkę. No, zawsze to srebro, zawsze to fragment łuski węża i tak dalej, i tak dalej. To jest zawsze w cenie. Dobra, moi drodzy, ja spróbuję wskoczyć z powrotem do łodzi i od razu popłynę po to, o ile to mogę wyłowić. I teraz tu zawrócę po prostu, bo nie wiem, czy to coś, co tutaj wpadło, mogę wyłowić. Mogę wyłowić. I co tam było, Atreus? Złoto Aegira tutaj było, mówisz? O Chryste, panie. Halo, Kratos. Ale ty, no tyłem to tutaj nie... Pływanie tyłem tutaj nie jest jednak ogarnięte tak perfekcyjnie. Nie dziwię się w sumie. Ale dobra, tu sobie zablokujemy się. I czas eksplorować kolejne pomieszczenia. Idąc od prawej, tam to mamy, tam to mamy. No to czas na pójście w lewą stronę. I tutaj chyba widzę te maszkary, czy jak to tam było? Koszmary senne. Tak mówił chłopcze, to, że tak się one nazywały. O ty skurczybyku, szczylasz do mnie. Nie zapoznaliśmy się nawet. W sumie racja, ja też od razu ciebie rzuciłem. To się zgadza. Dobra, tu jest... Młody, we w to szczel. I we szczel w to. I w to. Oho, moi drodzy. Tu wleci nam kolejny jakiś boss. Czekajcie, czy mamy, jesteśmy przygotowani na ewentualne wlecenie? Dobra, mamy przy sobie szał spartański. No dobra, niech będzie. I teraz pytanie, co nam tutaj wbiegnie? W co w nas tutaj wbiegnie? A, okej, ty kolego, biegniesz tylko. O Jezus Maria, ej! Uspokójcie się! Ale się zesrałem, Boże, dramat. Chłopy, dobra, żeście mnie zdenerwowali, nie? Jeb, jeb, jeb! I jeszcze L1. Jebut! A, bo wy macie czwarty poziom! To wszystko jasne. Dobra, się wziąłem i się zdenerwowałem, ale no musicie mnie zrozumieć, moi drodzy. Miarka się przebrała, nie? Żebym ja dwa razy padał w takiej sytuacji, dobrze, że teraz miałem ten kamień skrzeżenia. Ale teraz, to ja muszę wrócić z powrotem do ziomala naszego, krasnoluda. Czysta esencja światów. Pył światów, legendarny przedmiot. No i bardzo fajnie. Moi drodzy, teraz, to my musimy znowu wrócić do naszego krasnoludo ziomka. I w takim razie kupić sobie kolejny kamień skrzeszenia, no bo ja teraz już wolę nie ryzykować, nie? Ja już raz się tutaj na tym przejechałem i teraz też byłoby blisko, dostałem tak w pysk. Pomyślałem sobie, najpierw popatrzyłem na typ przeciwnika i pomyślałem sobie, a oni byli tacy na lajciku do rozwalenia, ale nie zwróciłem kompletnie uwagi na to, że oni mieli czwarty poziom u góry. Kompletnie na to nie zwróciłem uwagi i się przejechałem, moi drodzy, grubo się przejechałem. Mogło się to dla nas zakończyć naprawdę, naprawdę nieprzyjemnie. Dobra, najważniejsze, moi drodzy, że żyjemy, najważniejsze, moi drodzy, że jesteśmy w jednym kawałku. Czas zatem kupić nasze oczywiście wzmocnienia u krasnoluda. Zaraz wracam. No dobra, no to moi drodzy, kamień wskrzeszenia, jak sami widzicie w
tym momencie, czekajcie, o w tym momencie? Czemu nie widzicie? O, teraz widzicie, moi drodzy, tutaj pode mną kamień skrzeszenia jest. Tak więc wszystko pakujemy do łodzi, odbijamy i już teraz możemy płynąć w sumie centralnie na wprost. Nie ma sensu tutaj już na żadne inne wskazówki i tak dalej się ładować, bo my już zmierzamy prosto do naszego celu, a nasz cel jest tutaj. Dokładnie tak, tutaj musimy chyba zostawić łódź, o ile się dobrze orientuję. I potem jakoś to już dalej będzie, bo chyba już tutaj spenetrowaliśmy wszystko. Każde jakieś tutaj dziewicze miejsce zostało przez nas spenetrowane i nie ma już żadnego nieodkrytego. Więc dobrze. Kogo? Wiesz. Nie, nie było jej tam. Pewnie i tak cię to w ogóle nie obchodzi. Wasz słowa, chłopcze! Póki nie dotrzemy do celu, jeden z nas musi pozostać skupiony. To, że milczę, wcale nie oznacza, że nie cierpię. Opłakuj ją jak chcesz i mnie pozwól na to samo. O. Przepraszam. To całkiem mocne słowa. Nie wiedziałem. Nie. Zdecydowanie. Skąd miałbyś? Nie znasz mnie dobrze. Wiem, że nie jest ci łatwo. Niemożliwe, w końcu zaczynają gadać ze sobą. Znaczy on. Nawet to jedno zdanie to już, moi drodzy, jest... W świetle. Gigantyczny postęp. Wydawało się, że minęła chwila. Jeśli to cię pocieszy. To dobrze wiedzieć. Naprawdę. To jak, wracamy do Midgardu? Zmierzyć się z czarnym tchnieniem? Czy chcesz coś jeszcze zrobić w tym świecie? Nie no, w tym świecie chyba zrobiliśmy... Już wszystko, co byśmy mogli, tu resztę już... Jak to patrzy oczami dziecka? Na wojnie żołnierz widzi piękno w rozlewie krwi wroga. Reszta traci sens. Czasem nawet bezpowrotnie. Ty... sporo o tym wiesz, prawda? Wojny toczy się w dwóch celach. Przetrwania lub zysku. Bitwę może wygrać lepsza armia. Ale wojnę wygrywa ten, kto jest gotów poświęcić wszystko dla zwycięstwa. No czekajcie, tu gdzieś chyba też można zejść. Tylko pytanie, gdzie? Tu? Nie. Czekaj, Kratos, zaraz tu ogarniemy, bo tutaj, moi drodzy, sami widzieliście, że były te pnącza całe. A to oznacza, że gdzieś tutaj możemy się jeszcze udać. Tylko gdzie? Spróbujmy tutaj przy brzegu być. A, okej, czyli to tak czy siak do tego miejsca, do którego mieliśmy się oddalić. Jesteś spostrzegawczy. Jakim cudem on już jest tutaj? Niepojęte. Dobra, gdzie były te pnącza całe magiczne? Czy ja je stąd chytnę? Tu byliśmy, tu otwieraliśmy skrzynię, stąd przyszliśmy. Kurczę, no gdzieś tutaj to było, ewidentnie. Widzieliśmy to wszyscy. Ale teraz? Kurczę, teraz nie jestem w stanie tego dostrzec. Nigdzie. Nie wiem, co to jest właściwie. W tym kierunku, jak idę, to nic nie ma. Tutaj byliśmy. Tutaj nie ma przejścia. Kurde, no nie wiem, jak mam się tutaj przedostać. No nic to. Chyba trzeba po prostu wracać i tyle. Ojcze, muszę coś wyznać. Co takiego? Głosy w mojej głowie. Słyszałem je już wcześniej. Gdy poznaliśmy Broka, jego zwierzę ostrzegło mnie przed czymś, co kryło się w drzewie. Dlatego nie chciała przejść. Powiedziała ci? Ja czułem to, co ona. No. To, czego się bała. To całkiem ciekawe. Jeśli znowu się to zdarzy, powiedz mi. Rozumiesz? Obiecuję. To całkiem ciekawe.
Dobra, tu już otwieraliśmy skrzynki. No nic, no, wychodzimy po prostu, wychodzimy z Alfheimu do pewnie jakiegoś innego, znaczy no wracamy do Midgardu, a pewnie potem do jakiegoś, do któregoś z innych 9 światów. Tak więc cyk pyk. I jak mamy Bifrost, no to już jest klasa. Dobra, moi drodzy. Tu pozamykane, tu zamknięte. Tutaj nie wiem co jest, ale mogę nacisnąć kółko. O! Punkt mistycznych bram, sklep Broka. Ale jaja, nie wiem o co chodzi. Aha, to chyba było to, że się mogłem tak teleportować od razu gdzieniegdzie, nie? Tak mi się wydaje, że to chyba było to. No dobra, moi drodzy. Przechodzimy do oczywiście naszego portalu. Co teraz? Mamy światło. Do Midgardu. I jak już jesteśmy tutaj, to teraz gdzie jest panel sterowania? Jest i panel sterowania. I cyk, moi drodzy, wszystko działa na Midgard. Alfheim już mamy. Jotunheim, aby dotrzeć do tego świata, konieczna jest wieża świata. Vanheim, nie. Muspelheim. Nilfheim. Asgard. Czekajcie, Alfheim to Nilfheim. Gdzie jest Midgard? Svartheim. Half? No, gdzie jest Alfheim? Gdzie jest Midgard się znajduje? O Jezus Maria, Midgard się znajduje w centrum wszystkich 6 światów. Mam przecież napisane, a ja nie... Ajajajajajajajaj, moi drodzy. Po prostu naciskam trójkąt i wtedy wracam do Midgardu, który się znajduje w centrum wszystkich światów. Wszystkie światy zajmują dokładnie tę samą przestrzeń. To prawda, to całkiem... Ten umożliwia nam podróżowanie bez ruchu. O Jezus Maria. Ale tu się dzieje. O, i wyrosła nam tącza, wyrosł nam most. Zatem, moi drodzy, wbijamy do Midgardu. Tak jest, Jezu, myślałem, że to się zapadnie albo coś. O! Już tu kuje, chłop, nie? Brock! Wróciliśmy z innego świata i spotkaliśmy twojego brata. Znaczy, nie w tej kolejności. Pozwoliłeś temu oszołomowi dobrać się do ostrza? Hm? Wiesz, że stracił swój talent, nie? Kunszt po prostu go opuścił. On chciał pociągnąć mnie ze sobą. Pewnie pokpił sprawę. Będą nam cały czas go ulepszać, żeby się... Cóż, nawet ślepa świnia czasami znajdzie trufle. Ja myślałem, że znowu nam go jakoś ulepszy. Ale wiesz, co liczy się najbardziej? Konsekwencja. A to zobaczysz w całej mojej robocie. O, czyli faktycznie. Zdobyliśmy znak krasnoludów. Ulepszyłem. O, dzięki piękne, okej. Okay. Podoba mi się to, że oni się ze sobą tutaj pojedynkują, czy co, to... się gapić, to mam do was prośbę. Jaką znowu? Czego chcesz? W kopalniach Volundr żyje pewien znajomy alchemik, Andvari. Ma, może już nie żyje, bo nie odzywał się od jakichś 100 zim. Tak czy inaczej, moglibyście go dla mnie odnaleźć? Też jest krasnoludem, nosi zielony pierścień. Ma u mnie dług. Poszukacie? Jeśli będzie nam po drodze. No tak, rozumiem. Nie lubisz się trudzić za darmo, co? Dobra. Andvari zrobi dla was coś specjalnego, jeśli go odnajdziecie. Ten kamień wejścia otworzy wam drogę do kopalni. Okej, okay. Czyli mamy dwie misje poboczne. Wejdź do kopalni Volundr. No i dobra, moi drodzy, mamy... Mamy tutaj, w miarę blisko w sumie, to możemy to jakoś... Czy ja to mogę jakoś oznaczyć? Żeby to śledzić? Nie wiem. Pancerz. Mogę za to sobie przejść do gniazda i sobie załadować właśnie. W gnieździe mogę sobie tutaj dać jakiś kamień.
Ornament odwagi, podziemne serce Alfheimu. Dobra, wiecie co? Dodamy sobie trochę więcej do obrony, bo ostatnio dostaliśmy fest po dupie. Więc dodamy sobie troszeczkę obrony. I bardzo fajnie. Dobra. Dzięki, Brock. Tego Finfiriego, czy tam Kifariego, też musimy znaleźć. Pamiętasz, jak wrócić do Czarnego Tchnienia? Pewnie. Musimy przejść przez most do wieży Vanaheimu. Wracamy. Musimy przejść przez most do wieży Vanaheimu. Dog, wieża strażnicza. Co my tutaj mamy? Tu jest żółw. Tu jest przedgórze. A ja bym się chciał dostać tutaj. Do Czarnego Tchnienia? Czy trochę pozwiedzamy? Twój wybór. O, dobra, mamy łódkę, to możemy gdzieś popłynąć ewentualnie. Tylko żeby popłynąć... Jak się dostać tutaj? To jest bardzo dobre pytanie. Jak się tutaj, cholera jasna, dostać? Dok, Wyspa Śmierci. No dobra, Wyspa Śmierci brzmi jak coś bardzo sympatycznego. Zobaczmy. Moi drodzy, czyli faktycznie robi się z tego nam teraz grierka z takim jakby otwartym światem. Taki RPG. RPG, gdzie jest wąż? Kuźwa, jest wąż, ale on jest wielki. Ja pitole, to jest masakra. To jest niepoważne, że chłopiec jest naprawdę taki... W sensie, no... Chciałbym odbyć taką podróż z mamą. Masakra. Umiała walczyć, prawda? Tak. Walczyła. Pięknie. No dobra. Mamy dok. A tu? Jaki ten? Wyspa Śmierci, dokładnie tak. No to ciekawe, co tutaj na nas czeka. A tu jest woda. To nam niewiele mówi. I to nam niewiele daje, ale może jak opuścimy tę wodę, to może to nam coś da. Spójrz! Pochodnia! Pochodnie robi się z drewna. To jest palenisko. Palenisko. Uuu. Coś jest na nim napisane. Mam przeczytać? Czytaj, czytaj, młody. O, co jest? Przygotuj się! Ej, ale na easy wylecicie. Dobra, dzień dobry kolego, witam bardzo serdecznie. No na raz lecą, jeżeli chodzi o mocny strzał, to lecą na raz z niego, więc... Nie są oni zbyt wymagającym przeciwnikiem. Udało się. Kto to powiedział? Co to jest? Duch. Mówi do nas. I doskonale was słyszy, no nie wstydźcie się. Jesteś... Siemaneczko. Bardzo spostrzegawczy i nierozważny. Uważajcie z rozpalaniem tych palenisk. Sługi Seidr i Hel oblepiają w płomienie niby chmary cien. Winniśmy wam podziękowania za uwolnienie nas z tej wodnej mogiły. Nas? Inne duchy. Jezioro Dziewięciu jest ich pełne. Większość może samodzielnie opuścić tę krainę, ale garstka szczęśliwców utknęła w Midgardzie do czasu załatwienia zaległych spraw. Może moglibyście im pomóc? Nie mamy zamiaru ci pomagać, duchu. Ach, ale już to zrobiliście. Okej. Rękojeść wszechstronnego wojownika zwiększa siłę, obronę i szczęście. Okej, troszeczkę nam odejmuje siły, dodaje nam trochę obrony. Mamy lekką wojenną rękojeść. Wiecie co? Chyba mimo wszystko nasza lekka wojenna rękojeść wygląda... O, zniknął. ...dla mnie nieco lepiej. Nie rozpraszajmy się. O, tamto by się na jakiejś linie pasowałoby zjechać, czy coś w ten deseń. Tak samo tu. Aha, i to tyle, tak? Nadal nie mam tej takiej mocy, którą zapewne będę miał, że będę mógł przepalać te czarne wszystkie fajfusy. Więc dużo rzeczy jest jeszcze dla mnie niedostępnych po części. A tutaj, moi drodzy, mamy... Co? Mamy niedokończone sprawy. Zbadaj wyspy na jeziorze. No dobra, lecimy na kolejny dok w takim razie. Schodzimy w dół.
Ciekawe, czy tam po lewej teraz się, nie wiem, opuścił poziom wody, czy coś w ten deseń? Bo tam wcześniej był za wysoki, my tutaj nie mogliśmy niczego zrobić. A widać ewidentnie, że to jest takie coś, gdzie możemy się wspiąć. Ale nadal jest za wysoki. No dobra, moi drodzy, teraz mi zaczęło zajeżdżać troszeczkę Wiedźminem, wiecie co? Nawet ten klimat muzyczny. Ale one potrzebują pomocy. To tylko duchy, chłopcze. Nie żyją, niczego nie potrzebują, tylko chcą. Te klimaty muzyczne nawet, moi drodzy, mi coś tak zajechało mnie Wiedźminem. Mama na pewno by im pomogła. Mówiłeś coś, chłopcze? Nic. I bardzo dobrze. Uuu, co to? Nie wiem, ale zapewne zaraz się przekonałem, bo chyba dokładnie w to miejsce jedzie. Tak jest, moi drodzy, dokładnie. Tutaj się... Tutaj zacumujemy łódź, mówicie. Kolejne palenisko. Zapewne chcesz je rozpalić. Mogę? Fejkia. No, wiedziałem, że tutaj będziecie. Raz, dwa, trzy. Pęksą. A czekajcie, chcę spróbować, jak tu miałem atak, który podcinał ich. No faktycznie podcina, tylko to jak atakuje bez topora. Otrzyk, R3. Pięknie, mamy wykończenie, dobra. Chłopie, w sumie dobrze, że tam jesteś, ja sobie podniosę orby. Nie jest to może jakaś najbardziej wymagająca walka. No siemaneczko, z tej strony Nexion, witam nie bardzo serdecznie. Kiedy ostatnio widziałem na tych wyspach kogoś, kto nie byłby martwy czy wynaturzony. Co masz na myśli? Pustka, drogi chłopcze. Dlaczego tak się dzieje? Nie jestem pewny, ale... Możemy ci jakoś pomóc? Chłopcze. Chciałem tylko znów z kimś porozmawiać. Okej. Czyli mamy kolejnego ducha odhaczonego, Bengson. Robimy sobie zadanka poboczne. Myślę, że nikt chyba nie powinien mi mieć tego za złe jakoś mocno. Tego też nie jestem w stanie jeszcze rozwalić. Nie jestem w stanie tego zrobić. Nie na obecną chwilę. No dobra, moi drodzy. Tutaj mamy niedokończone sprawy, zbadaj ten, dusza odzysku, wejdź do kompalni Von Lundr, mistyczna brama, sklep Broka, tu mamy niedokończone sprawy, zbadaj wyspę na jeziorze, a tu mamy skarb Fanfarina. No dobra, moi drodzy, udamy się do kolejnego paleniska, żeby oczywiście ogarnąć te zbłąkane duchy. Nie ma co, nie ma dlaczego tego nie pomagać. Ktoś prosi o pomoc. Nie. Zgadza się. Ale nie możemy... Nie dyskutuj ze mną. Musisz ćwiczyć skupienie. Nie może cię obchodzić nic poza podróżą. A jeśli one też mogą pomóc? Dobra, na wprost, dobrze lecimy. Tuż przy jego łbie, a jego łeb jest tu. Jak niby miałby nam przez to... Masakra jaki wielki. Zapytajmy, to się dowiemy. Dobra. Kolejny, czy dobrze płyniemy? Dobrze płyniemy. Czyli to jest tu. Gdzieś obok tego jego tułowia, który to się tu wyłania. Znasz jakieś ciekawe historie? Na przykład jakie? Nie wiem. Mama sporo ich znała. Tobie nikt nie opowiadał? Dawno temu znałem pewnego człowieka. Jego historie były zwięzłe i z morałem. O, wszyscy tutaj muszą z nami walczyć. Pamiętasz jakieś? To dokończymy później. Dobra. O Jezus Maria, teraz go nie uniknąłem. Cyk, cyk. Kolego, rozpędzamy się. I jebu dubu. Raz, dwa, trzy. I moc. Ujuj. Halo, się kolega tutaj zezłościł. Bęk.
Pięknie, tak też można. Tak też można, jasne, że tak też można. Co ty na to? Ujdzie. Dobra, we tu chłopie rozpalaj. Ale co? Palenisko. No jeśli musisz. Kwejkia. Za tobą. Dobra, witam bardzo serdecznie koledzy. Dzisiaj w repertuarze są lane lodowe upiory. Bęksu. Jeb. Raz, dwa, trzy. Ale cudownie, Jezu, ten uwielbiam ten mocny atak. No nie jest. Jest cholernie długi, czasami niesamowicie niepraktyczny, ale go po prostu uwielbiam. O, czekajcie, czyżby to były te, na które są niewrażliwe na topór? Tak jest. No, no dobra, tak też się pobawimy. Cyk, dzień dobry. Jep. Ajajajajajajaj. Raz, dwa, trzy. I koniec. Świetna robota. Nie sądziłem, że jeszcze ujrzę taką batalię. Czego chcesz? Podziękować wam. Dzięki, spoko, ludzik. Utopiły mnie wiele zim temu. Od dawna czekałem na zemstę. Więc zmarłeś już po potopie? Owszem. Przybyłem tu, żeby splądrować świątynię Tyra, ale nie doceniłem skutków działania pustki. Widziałeś innych ludzi? Żywych? Brodatego z tatuażami? Tylko tego, który stoi przede mną. Dziękuję wam za pomszczenie mojej śmierci. Luźne gacie. Dobra, moi drodzy, mamy 3 z 4 duchów. Wiesz. Może ostatni się nam okaże być podobny. Śledzimy, przytrzymujemy, żeby śledzić przysługę. Przytrzymujemy, żeby śledzić przysługę. Zobaczmy teraz, gdzie jest ta przysługa. Niedokończone sprawy z badaj wyspy na jeziorze. Dokładnie tak, to jest tu, moi drodzy, ale tutaj mamy oczywiście jeszcze sprawę skrzyni. Ajajajajaj. Czekajcie, to nie jest na czas, tak? Jest na czas, no to bardzo dobrze. Od dolnej i środkowa i odbite i teraz cyk. I mamy, moi drodzy, bardzo ładnie. Nie była to jakaś najtrudniejsza łamigłówka. Dokąd teraz? Młody, idziemy uwolnić ostatniego ducha i kończymy ten odcinek, wiesz? Tak zrobimy. Udało mi... O, moi drodzy, mamy kolejne maksymalne zdrowie powiększone. Bardzo mnie to cieszy, ja powiem wam więcej, że to nawet nie jest koniec naszych eskapad na tej wyspie, bo my sobie tutaj możemy wbić na górę. Rym, cym, cym, hop, siup, siup. O, to jest ta taka z trupem, co trzeba ją zabić, tak? Tak jest. Bengson, moi drodzy, co my tu mamy? Przełożymy te runy z Muspelheimu. O, znaleziono część szyfru. Ej, ja tutaj cały czas słyszę, jak ktoś coś szepcze. Chyba, że to on. No, nie jestem w stanie go sięgnąć w żaden sposób. Ale to on oddycha, ale chyba w ogóle atakowanie go chyba... To chyba nie jest najmądrzejszy pomysł. Wiecie co, tak mi się wydaje. W sensie, spoko ziomek. I zostawmy tak, póki nas nie atakuje. To niech tak będzie. My wskakujemy, moi drodzy, do łodzi. I tam idziemy zrobić ostatnią misyjkę. I mam nadzieję, moi drodzy, że faktycznie, że nas to... Skąd one się biorą? W jakikolwiek sposób to nas wynagrodzi. Wie się za kobą życia. Nie zawsze pękają wszystkie więzy. Spotkałeś więcej duchów? Tak, wiele. Jakie były? Irytujące. Chłopie, kto dla ciebie nie jest irytujący? Umówmy się. Jaką historię chciałeś opowiedzieć? Jedna z nich opowiadała o zającu i żółwiu. Jak tym uwiedźmy? Raczej nie. Więc o czym jest? Postanowiły urządzić wyścig. Zając był zbyt pewny zwycięstwa i głupi, a żółw był spokojny i zdyscyplinowany.
Żółw zwyciężył. Chyba nie opowiadałeś zbyt wielu historii. O Boże, bez hitu. Chłop streścił całą bajkę w trzech zdaniach. Nara, moi drodzy. Mamy krucze klify. Odpalaj to. Chłopcze. Tak jest. I niech się tu dzieje. Fejkia. Rozsadźmy je wszystkie, póki tu się dzieje. O nie, nienawidzę tych psów. Ostrożnie! Ej, a tu jest w ogóle olbrzym zabity. Ja pierdziule. Czy to jest cyklop? O jasna dupa, czym ty ładujesz we mnie, chłopie? Raz, dwa, trzy. Ajajajajaj, zablokował mi cios. No rach, panowie, zdenerwowałem się. O ty dziadu skubany. O, i ty już? Muszę z wami pomówić. O, ten mi coś powie. Przybyłem nad jezioro z grupką handlarzy, szukając schronienia przed pustką. Skąd mieliśmy wiedzieć, że tutaj jest jeszcze gorzej? Nie cofniemy twoich błędów, duchu. Oczywiście, ale martwię się o kapitana i załogę. Zdaje się, że nadal są pod wodą. Poszukacie ich. Pod wodą? A co możesz nam w zamian za to dać? Ja... niewiele mi zostało. A, no to nie wiem. Czekaj! Miałem przy sobie cenną pamiątkę rodzinną. Będzie wasza, jeśli znajdziecie moją załogę. Stoi. Dziękuję. Młody się szybko uczy. Robisz postępy. Dokładnie tak, moi drodzy. Okej, okay, oddano przysługę, niedokończone sprawy. Nie wypowiem się w jej imieniu, ale mnie to nie obchodziło. Ciebie też nie powinno. Dobra, wejdźmy sobie jeszcze tam na górę. Powinno nas obchodzić, jak dotrzeć na szczyt. Naprawdę? To po co błąkamy się? Młody, wskakuj ty tam. Szukamy zasobów do ulepszania sprzętu. Jeśli zbaczamy ze ścieżki, robimy to, by lepiej przygotować się na resztę podróży. Dokładnie tak. Wcale nie eksploruję i nie robię zadań pobocznych w grze komputerowej, chłopie. Proszę mi tu tatusia nie łapać za słówka. Dobra, moi drodzy, bo mamy już ponad 42 minuty, ale wybaczcie, ale jest to... Jest to wciągające, no umówmy się, jest to cholernie wciągające. I nawet zadania poboczne mają bardzo fajną taką otoczkę, ten motyw wpływania od punktu do punktu. Niby ktoś może powiedzieć, że to powtarzalne. Pozwala odczytać runy z Muspelheimu. O, bardzo dobrze. Zbiera runę podróży. Idziemy do świata ognia? Kolejna ten. Dobra, kruki. Kompletnie na was nie zwracam uwagi, ale teraz was zobaczyłem, bo byliście pokazani w cutscence. Dobra, dwa z kruków znalezione galiony. Opuścił statek. Podczas powozu znaleźliśmy ten piękny galion. Okej, okay, dobra, kodeks. Czekajcie, zasoby. Nie zasoby, tylko cele. Cele, tak, cele, moi drodzy. Mamy łupy wojenne, twarze, zgubione artefakty. Podróż, jest. Poza granicami świata. Czarne tchnienie, jakieś podkrótne zaklęcie. To jest nasze zadanie główne, tak jakby. A nie, to jest aktywne. Podróż. Przysługi. Są przysługi. Oddane przysługi to niedokończone sprawy. Odblokowane światy to świat ognia. Odblokuj Muspelheim. Użyj stołu do podróży, aby się dostać do Muspelheimu. Mamy duszę z odzysku. Znajdź kolegę Broka albo to, co z niego zostało. I mamy też skarb Fanrira. Tak więc, moi drodzy, mamy dwie przysługi dla krasnoludów i jedną, gdzie odblokowaliśmy nowy świat. Więc jest naprawdę, naprawdę, moi drodzy, ciekawie, niezwykle ciekawie, trzeba powiedzieć. Tutaj mamy ubitego, kurczę, no, związany i łupnął chyba tutaj łbemu ten kamulec, więc go przewrócili. Na to to wygląda. Ale działo się tutaj, kurde, to się działo ewidentnie. Moi drodzy, myślę, że to będzie dla nas... O, tam coś jeszcze jest. I tam się da jakoś dostać. Chłopcze. Jak się tam dostaniemy? Liosta! Nie, w ten sposób nic. Oj, tam też. Ej, tam w ogóle, bez kitu. Tu możemy jakoś...
Czy my tu możemy jakoś przepłynąć? Czy jak my się tam możemy dostać? Czekajcie, jak to wygląda na minimapie? Ja tą minimapę muszę przybliżyć. Kurde, jest maksymalnie już przybliżona. Czekajcie, 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 czekajcie. Jak się tam dostać? Chyba, że nie mogę jeszcze. Chyba, że to jest kwestia braku jakiejś kolejnej zdolności. Aha, tu jest to przejście, gdzie przechodził młody. A nie, dlaczego zaskakiwałeś? Jeszcze raz, wchodzimy na górę. Ja chcę się rozejrzeć. Chcę się rozejrzeć, moi drodzy, ale chyba się dobrze tak rozejrzę. Dopiero w kolejnym odcinku. Na to mi to wygląda, bo tutaj... No tutaj to chyba dopiero jak będziemy mogli pływać. Na to mi wygląda, że dopiero jak będziemy mogli pływać, to tutaj będziemy mogli coś z tym zrobić, chyba że młody, strzelisz tam w kryształ? No nie strzelisz, nie ma opcji. No nic to, moi drodzy, kończymy. Dzięki piękne, trzymajcie się, na razie i pa pa, cześć!